Witam. Powiem Ci teraz coś bardzo banalnego. Niezależnie od posiadanych przez Ciebie zdolności, umiejętności, 87% szans na odniesienie sukcesu zależy od Twoich umiejętności zjednywania sobie ludzi i przekonywania ich, czyli od Twojego uroku osobistego. Jeśli jesteś zatem gotowy do przyjęcia tej cechy, zapraszam do kolejnej części. Jaka jest najważniejsza umiejętność i cecha, która jest potrzebna, jeżeli chcemy kogoś sobie zjednać, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym? Oczywiście jest to urok osobisty, czyli umiejętność stworzenia specjalnej więzi, dzięki której osoba, która z nami przebywa, poczuje się niezwykle ważna i wartościowa. Być może myślisz, że z urokiem osobistym trzeba się urodzić, ale w rzeczywistości wygląda to tak, że można tej umiejętności się nauczyć. Nawet jeżeli niektórzy zostali uderzeni urokiem osobistym, naturalnie. Możesz nauczyć się, jak być miłą, przyjazną, ciepłą i kompetentną osobą, jeśli opanujesz kilka technik komunikacji i umiejętności, które do dziś stosują największe i najważniejsze osoby na całym świecie, które cały czas odnoszą dzięki temu ogromny sukces. Umiejętność bycia czarującym, autentycznym, miłym i ciepłym człowiekiem z pewnością otworzy przed Tobą więcej drzwi niż jakakolwiek inna cecha. Im więcej osób myśli o Tobie ciepło, lubi Cię i traktuje Cię jak swojego przyjaciela, tym więcej osób będzie chciało z Tobą rozmawiać, słuchać Cię, a także przebywać w Twoim towarzystwie. Za każdym razem, gdy na Twojej twarzy pojawia się uśmiech, roztacza się wokół Ciebie zniewalający czar. Kiedy mówimy o uroku osobistym, nie chodzi nam tylko o elegancki styl, atrakcyjny wygląd fizyczny czy dobre maniery. Chodzi nam o coś znacznie głębszego. A prawdziwy urok osobisty to coś, co znacznie wykracza poza przeciętność. To szczególna zdolność niektórych ludzi do nawiązywania niezwykłej więzi. Więzi sprawiającej, że ci inni czują się w ich obecności naprawdę wyjątkowi. Niewątpliwie niektórzy ludzie zostają naturalnie obdarzeni niezwykłym urokiem osobistym, który daje im przewagę. Jednak urok osobisty nie jest jakimś mistycznym składnikiem naszej osobowości, który jest przenoszony w genach. Powstaje raczej w wyniku stosowania niektórych specjalnych narzędzi, o których większość z nas wie mało lub nic. A to oznacza, że można się nauczyć tego, jak być czarującym. Jak się tego nauczyć? Pomyśl teraz o najbardziej czarującej osobie, jaką znasz. Przyjrzyj się jej zachowaniom. Spróbuj rozpoznać techniki, z których korzysta, aby kogoś oczarować. Zauważ, jaki wpływ wywiera na innych. Po czym wykorzystaj tę wiedzę, aby na swój własny sposób stać się czarującym i wyjątkowym człowiekiem. Urok jest czymś wyjątkowym, podobnie jak płatki kwiatów otwierają się i rozchylają na ciepło i słońce. Tak samo my otwieramy się i rozwijamy oczarowani czyimś urokiem. Urok jest wielkim atraktorem, który przyciąga do nas jak magnes. Co by się stało, gdybyś potrafił sprawić, że każdy człowiek zawsze i wszędzie poczuje się przy Tobie jak ktoś wyjątkowy? Możesz mi wierzyć, że ta umiejętność jest bezcenna. W rzeczywistości nikogo nie obchodzi to, jak dużo potrafisz, dopóki nie dowie się, jak bardzo Ci zależy. Psycholodzy twierdzą, że szkieletem osobowości każdego człowieka jest poczucie własnej wartości. Najlepiej można opisać je słowami, jak bardzo lubisz siebie. Twoja samoocena jest łączną sumą tego, jak ważny i wartościowy czujesz się w każdym momencie. Niemal wszystkie działania dotyczące innych ludzi mają na celu wsparcie Twojej samooceny i własnej wartości, Twojego wewnętrznego poczucia dobrostanu albo chronienie ich przed osłabieniem ich przez innych ludzi. Najgłębszą potrzebą wpisaną w ludzką naturę jest pragnienie bycia wartościowym i docenianym. Tajemnica osobistego uroku jest więc bardzo prosta. Sprawić, by inni ludzie poczuli się ważni. Poświęcenie czasu, słuchanie innych ma magiczną moc. Okazanie, że ktoś przykuł naszą uwagę, jest najwyższą formą pochlebstwa. Już Platon mawiał, że są trzy rodzaje ludzi. Miłośnicy honoru, miłośnicy zysku i miłośnicy mądrości. Pamiętaj, aby traktować ludzi jak obraz i pokazywać ich w jak najlepszym świetle.
I na koniec najważniejsze, jeżeli chcesz budować statek, nie zwołuj ludzi, aby przynosili ci drewno. Nie organizuj im pracy, ale raczej naucz ich tęsknić za bezkresem oceanów. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że to mi się spodobało. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał. Już niedługo będę mówiła więcej o terapii neurologopedycznej i możliwościach dotyczących ludzkiego mózgu. Życzę ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego, czegoś dobrego. Hej!